Punkt XXI. Naigrywanie z Jezusa. Zaledwie Kajfasz, wydawszy Jezusa, opuścił z radą salę sądową, rzuciła się cała rota obecnych tam młodszyków na naszego pana, jak rój os rozdrażnionych. Dotychczas. Trzymało wciąż Jezusa na powrozach dwóch oprawców. Dwaj drudzy odeszli przedtem z sądu, by zastąpić się kim innym. Już podczas przesłuchania pluli ci siepacze i inni niegodziwcy na Jezusa. Bili go ustawicznie kułakami i kolczastymi laskami i kłuli igłami, a nawet bezlitośnie. Wyrywali całe pęki włosów z brody i głowy Jezusa. Przyjaciele Jezusa podjęli ukradkiem kilka takich zwojów z ziemi i wymknęli się z nimi. Później gdzieś się zapodziały. Po wyjściu trybunału zaczęli ci niegodziwcy w nowy, głupi sposób znęcać się nad naszym zbawicielem. Wsadzali mu na głowę coraz to nowe korony. Pleciony ze słomy lub łyka, najrozmaitszych kształtów, i zaraz strącali mu je z głowy, szydząc złośliwie. Tak na przykład mówili, widzicie syna Dawida w koronie Ojca swego, albo patrzcie, ten więcej znaczy jak Salomon, lub to jest król, który sprawia gody swemu synowi. I tak wydrwiwali te wieczne prawdy, które głosił dla zbawienia ludzi wprost lub w porównaniach. Bili go przy tym pięściami i kijami, trącali nim na wszystkie strony i pluli na nie. Wreszcie upletli jeszcze jedną koronę z grubej słomy pszenicznej, jaka tam w kraju rośnie. Wsadzili mu na głowę wysoką czapkę, podobną do naszej mitry biskupiej. Na to włożyli ów wieniec ze słomy, zdarłszy zeń przedtem ową tkaną suknię. Stał więc cierpiący Jezus tylko w przepasce przez środek ciała i w szkaplerzu na piersiach i plecach. Ale wnet zdarli i szkaplerz i nie oddali mu już więcej. Teraz zarzucili mu na barki stary, potargany płaszcz. Który z przodu nie okrywał nawet kolan. Na szyję zaś założyli mu długi łańcuch żelazny, spadający z ramion przez piersi jak stuła aż do kolan. Łańcuch zakończony był dwoma ciężkimi, kolczastymi pierścieniami, które gdy Jezus szedł lub upadał, raniły Mu boleśnie kolana. Następnie skrępowali Mu na nowo ręce na piersiach. Wetknęli w nie trzcinę i znów zaczęli pluć na jego święte skatowane oblicze. Cała głowa Jezusa, potargana broda, piersi i górna część tego płaszcza szyderczo pomazane były wszelkiego rodzaju plugastwem. Oczy przewiązali mu jakimś łachem, po czym bili go pięściami i kijami, wołając. Wielki proroku, zgadnij, kto cię uderzył. Lecz Jezus milczał, wzdychał tylko i modlił się w duchu za swych prześladowców, a oni zakamieniali w złości, tym więcej go bili. Wreszcie tak skatowanego, oszpeconego i splugawionego powlekli na łańcuchu do tylnej sali obrad. Po drodze bili go kijami i kopali nogami, wołając szyderczo. Naprzód z tym królem słomianym musimy pokazać Radzie, jaką to cześć wielką mu oddaliśmy. W sali znajdował się jeszcze kajfasz i wielu członków Rady. Gdy wprowadzono Jezusa, rozpoczęły się na nowo naigrywania, pełne płaskich dowcipów. I ciągłego świętokradzkiego gwałcenia świętych zwyczajów i czynności. Jak przedtem, plując nań i obrzucając plugastwem, wołali, oto twe namaszczenie na króla i proroka. Tak teraz naigrywali się z namaszczeń Magdaleny i ze chrztu. Jak to, wołali szyderczo. Taki nieczysty chcesz stawać przed Wysoką Radą? Innych zawsze oczyszczasz, a sam nie jesteś czysty. Czekaj, my sami cię oczyścimy. Przynieśli więc zaraz misę pełną brudnej, mętnej cieczy, w której leżała gruba szmata. Zaczęły się na nowo popychania, naigrywania, łajania, pomieszane z szyderczymi ukłonami i powitaniami. Jedni pokazywali mu język, inni obracali się do niego tyłem, a tymczasem jeden ocierał mu oblicze i barki tą mokrą, lepką szmatą, niby obmywając go, a właściwie jeszcze więcej go walał. Wreszcie wylali mu niegodziwcy wszystką tę nieczystość z misy na twarz, wołając z urąganiem. Oto masz kosztowną maść, oto woda nardowa za trzysta denarów, oto twój chrzest w sadzawce Betesda. To ostatnie szyderstwo, wbrew ich zamiarom, upodobniło Jezusa z barankiem wielkanocnym, gdyż baranki ofiarne, przeznaczone na dziś na rzeź, my to najpierw z grubszego wstawie koło bramy owczej, a potem pokrapiano je jeszcze ceremonialnie wodą w sadzawce Betesda na południowy zachód od świątyni, zanim zarżnięto je w świątyni na paschę. Siepacze chcieli właściwie powyższymi słowy wytknąć Jezusowi uzdrowienie paralityka przy sadzawce Betesda, chorego od 38 lat, bo uważali w ten czas, że Jego też myto czy też chrzczono. Mówię my to lub chrzczono, bo nie pamiętam tego już dobrze w tej chwili. Bijąc i potrącając Jezusa, włóczyli go siepacze po sali w oczach rady, nie żałującej także szyderstw i obelg. Obraz to był ponury, dreszczem wstrząsający. Widziałam, jak każdy z tych złoczyńców Opanowany był przez jakąś straszną marę piekielną. Udręczonego Jezusa, otaczał jednakże co chwilę blask i światło, szczególnie odkąd wyznał, że jest Synem Bożym. Wielu z obecnych zdawało się mniej lub więcej przeczuwać to wewnętrznie, serca ich napełniały się trwożnym przekonaniem, że wszystkie te obelgi i szyderstwa. Nie potrafią Jezusa obrać z tej niewypowiedzianej, nieziemskiej godności. Zaślepieni nieprzyjaciele Jezusa nie widzieli wprawdzie oczyma tej glorii, odczuwali ją chyba tylko przez silniejszy wybuch i napływ złości. Mnie jednak wydawał się ten blask ogromnie bijącym w oczy, więc przychodziło mi na myśl, że dlatego zasłonili się pacze Jezusowi oczy, bo od czasu, gdy Jezus wyrzekł słowa, Jam jest. Nie mógł arcykapłan znieść jego wzroku. Punkt 22. Zaparcie się Piotra. Gdy Jezus wyrzekł uroczyście. Jam jest. I kajfas rozdarł suknię, a wołania winien jest śmierci, zmieszały się z naigrywaniem i szałem pospólstwa, gdy nad Jezusem otworzyło się niebo sprawiedliwości, gdy groby wypuściły więzione duchy, a piekło wylało całą swą złość, napełniając dusze ludzkie trwogą i zgrozą. Nie byli w stanie Piotr i Jan. Stać tu dłużej bez słowa skargi, bezczynnie i śledzić z niemym naprężeniem straszne męki Jezusa. Jan wyszedł wraz ze świadkami i innymi i pospieszył do matki Jezusa, która bawiła ze świętymi niewiastami w mieszkaniu Marty, niedaleko narożnej bramy miasta Jerozolimy, gdzie łazarz posiadał okazały dom. Piotr nie miał siły odejść od Jezusa. Zanadto go kochał. Z wielkiej boleści i smutku nie mógł nawet zebrać myśli. Płakał gorzko, ukrywając jak mógł swoje łzy. Nie chciał dłużej tu stać i patrzeć na Jezusa, by się nie zdradzić, lecz i gdzie indziej nie mógł stanąć, by nie wpaść w oczy. Zbliżył się więc do ogniska w atrium, gdzie stali gromadkami żołnierze i pospólstwo. Jedni odchodzili, by naigrywać się z Jezusa, drudzy wracali, siląc się na nikczemne docinki i szyderstwa z Jezusa. Piotr stanął cicho na uboczu, lecz już jego współudział, a przy tym wyraz głębokiego smutku malujący się w obliczu, Musiały podać go w podejrzenie u nieprzyjaciół Jezusa. Właśnie zbliżyła się do ognia odźwierna. Wszyscy rozprawiali wśród łajań o Jezusie i jego uczniach, więc i ona wtrąciła się śmiało do rozmowy, jak to zwykły śmielsze kobiety, a po chwili spojrzawszy na Piotra, rzekła: Ty także jesteś jednym z uczniów Galilejczyka! Piotr. Zmieszany i zatrwożony, zląkł się, że i jego to pospólstwo zacznie czynnie znieważać, więc rzekł: Kobieto, nie znam go, nie wiem i nie rozumiem, co chcesz powiedzieć. I zaraz wstał i wyszedł z atrium, by zejść im z oczu. A właśnie był czas, kiedy kurpiał za miastem. Nie przypominam sobie, czy słyszałam to pianie, ale czułam, że tak było. Gdy wychodził, ujrzała go druga dziewka i rzekła do stojących w koło: Ten także był z Jezusem z Nazaretu. Obecni zbliżyli się zaraz, pytając podejrzliwie: Może i ty jesteś jednym z jego uczniów? Biedny Piotr jeszcze bardziej zmieszał się. I zatrwożył i zaczął zapewniać uroczyście. Zaprawdę, to nie ja byłem, nie znam tego człowieka! I zaraz wybiegł z pierwszego dziedzińca na zewnętrzny. Zapłakany był i tak przejęty trwogą o sobie i o Jezusa, iż nawet nie zastanowił się nad tym, że już dwa razy zaparł się Jezusa. Na zewnętrznym dziedzińcu. Było także pełno ludzi, między nimi i przyjaciół Jezusa, których nie wpuszczono dalej. Wdrapywali się więc na mury, by coś zobaczyć i usłyszeć. Była tu także garstka uczniów Jezusa, których niepokój wypędził z grot na górze Hilmon, gdzie byli ukryci, więc wkradli się tu po wiadomości. Ujrzawszy Piotra, otoczyli go zaraz, płacząc, a on w tym gwałtownym smutku i trwodze, by się nie zdradzić, kilku tylko słowy dał im poznać grożące niebezpieczeństwo i radził, by zaraz odeszli. Usłuchali go i odeszli zaraz do miasta. On zaś błąkał się w koło, dręczony głębokim smutkiem. Wspomnianych uczniów było około szesnastu. Między nimi Bartłomiej, Natanael, Saturnin, Judas Barsabas, Symeon, późniejszy biskup Jerozolimy, Zacheusz i Manachem, ów ślepo urodzony, uzdrowiony przez Jezusa i obdarzony duchem proroczym. Piotr nie poszedł za nimi do miasta, bo miłość ku Jezusowi trzymała go tu na uwięzi. Coś ciągnęło go z powrotem na wewnętrzny dziedziniec. Wpuszczono go dzięki poprzedniemu wstawiennictwu Nikodema i Józefa Z Arematei. Nie poszedł jednak do atrium jak przedtem, lecz zwrócił się na prawo wzdłuż domu do drzwi owej okrągłej sali, po której właśnie, jak to wyżej wspomnieliśmy, włóczono Jezusa z naigrywaniem. Drzwi oblężone były przez służbę i ciekawych, przypatrujących się okrutnemu widowisku. Piotr zbliżył się bojaźliwie. Poznał zaraz, że podejrzliwie nań patrzą, ale trwoga o Jezusa przemogła obawę o siebie, więc przecisnął się przez drzwi. Właśnie wleczono Jezusa w koło sali ustrojonego w koronę słomianą. Poważnie i przestrzegająco spojrzał Jezus na Piotra, w którym walczyły na przemian ogromna boleść nad Jezusem i obawa o siebie. Gdy jeszcze usłyszał szepty koło siebie, co to za jeden? Wybiegł znowu na dziedziniec i chodził chwiejnym krokiem, dręczony współczuciem i trwogą. Lecz i tu zwracał na siebie uwagę, więc wszedł znowu do atrium, przybliżył się do ognia i siedział tam dobrą chwilę. Wtem przyszło kilku, co widzieli go w sali na dworze i zauważyli jego zmieszanie, więc zaraz opadli go. Najpierw zaczęli lżyć Jezusa i potępiać jego działanie, aż wreszcie jeden rzekł do Piotra: Zaprawdę. I ty należysz do jego stronnictwa. Jesteś Galilejczykiem, poznać to pomowie. Piotr zaczął się wymawiać i chciał odejść, lecz wtem zastąpił mu drogę brat Malchusa i rzekł. Jak to? Czyż nie widziałem cię z nimi w ogrodzie oliwnym? Czyż nie ty zraniłeś ucho brata mego? Piotr w tym kłopocie stracił prawie zmysły. Wyrwał się im i jak to on był prędki, zaczął zaklinać się i przysięgać, że nie zna zupełnie tego człowieka. Po czym wybiegł z atrium na dziedziniec. Właśnie zapiał kur, a Jezusa prowadzono z okrągłej sali przez dziedziniec do więzienia znajdującego się pod salą. Jezus przechodząc. Zwrócił się w stronę Piotra i spojrzał nań wzrokiem żałosnym, rozdzierającym. I zaraz, jak uderzenie gromu, przypomniały się Piotrowi słowa Jezusa: Nim kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Zmożony trwogą i troską, zapomniał zupełnie swego chełpliwego przyrzeczenia. Na górze oliwnej, że prędzej umrze ze swym mistrzem, niż się go zaprze i jego ostrzegającego upomnienia. Teraz jedno spojrzenie Jezusa przywiodło mu to w pamięć i dało mu odczuć cały ciężar popełnionej winy. Poznał, że zgrzeszył, a zgrzeszył względem swego Zbawiciela udręczonego. Niewinnie osądzonego, w milczeniu znoszącego najstraszniejsze katusze względem mistrza, który z takim przywiązaniem go ostrzegał. Odchodząc od zmysłów z żalu, zapłakał gorzko, a zakrywszy twarz, wybiegł na dziedziniec zewnętrzny. Już teraz nie troszczył się o to, czy go kto zaczepi. Każdemu byłby wyznał, kim jest i jak wielka wina na nim ciąży. Któż mógłby zaręczyć o sobie, że przy takim dziecinnym, a zarazem zapalnym usposobieniu okazałby się starszym od Piotra, gdyby jeszcze tak jak on znajdował się w takim niebezpieczeństwie, trwodze, ucisku i pomieszaniu, w takim rozdwojeniu, i rozterce między obawą a miłością, znużony, strudzony, niewyspany, odchodzący od zmysłów z boleści nad smutnymi wypadkami tej strasznej nocy. Pan pozostawił go jego własnym siłom, więc okazał się słabym, jak wszyscy, którzy zapominają o słowach, czuwajcie i módlcie się. Abyście nie weszli w pokuszenie. Punkt 23. Maryja Koło domu Kajfasza Najświętsza Panna, współcierpiąc wciąż z Chrystusem, widziała i odczuwała wszystkie Jego męki. Wraz też z Nim modliła się wciąż za Jego katów. Ale była przede wszystkim matką, więc macierzyńskie serce jej wołało nieustawicznie do Boga, by nie dopuścił popełniania tych grzechów, by raczył odwrócić te męki od jej najświętszego syna. Zarazem parło ją nieprzezwyciężone pragnienie być w pobliżu swego biednego, udręczonego syna. Właśnie nadszedł Jan który zaraz po owym strasznym okrzyku winien jest śmierci, wybiegł ze sądu. Ten z całą oględnością zdał jej sprawę z okropnych mąk, jakie ponosił Jezus i jak ostatecznie go winnym śmierci uznano. Wprawdzie Maryja widziała duchem bezmiar tych cierpień, ale gdy teraz otrzymała z ust Jana potwierdzenie tego, nie mogła opanować dłużej swej tęsknoty, i zażądała, by zaprowadzono ją w pobliże cierpiącego Jezusa. Toż pragnienie objawiła Magdalena, odchodząca prawie od zmysłów z boleści, i kilka innych świętych niewiast. Jan, który tylko dlatego odszedł od swego boskiego mistrza, by pocieszyć tę, która po Jezusie była mu najbliższą, Ofiarował się zaraz z gotowością zaprowadzenia ich. Zasłoniwszy twarze, wyszły w towarzystwie Jana na ulicę, zalaną światłem księżycowym. Magdalena szła obok innych chwiejnym krokiem, załamując ręce. Na ulicy ruch był dość znaczny, bo powracano właśnie z Syjonu od Kaifasza. Skupiona ta gromadka niewiast, wybuchająca od czasu do czasu lamentem, zwracała na siebie uwagę przechodniów. Domyśliwano się, kto to jest, więc wrogowie Jezusa, przechodząc mimo nich, umyślnie ich mijając, lżyli głośno Jezusa, powiększając i odnawiając boleść świętych niewiast. Najświętsza panna. Najwięcej smutkiem strapiona, cierpiała wewnętrznie wraz z Jezusem, ale jak on milczała i ukrywała troskliwie boleść w swym sercu. Szła teraz cicha, zbolała, podtrzymywana rękoma świętych niewiast. Przed jedną z bram śród śródmieścia, którędy wiodła je droga, napotkały kilku życzliwych. Którzy z narzekaniem wracali z sądu do domu. Zbliżywszy się do świętych niewiast, poznali matkę Jezusa, więc zatrzymali się na chwilę, witając ją z serdecznym współczuciem. O najnieszczęśliwsza matko! Matko najsmutniejsza! Boleściwa matko najświętszego z Izraela! Wdzięcznym sercem przyjęła Maria ich współczucie, lecz czas naglił, więc spiesznie poszły niewiasty dalej do celu swej smutnej pielgrzymki. Idąc tą drogą, zbliżyły się do domu Kajfasza od tyłu, gdzie tylko jeden mur otaczał dom, podczas gdy z przodu przechodziło się przez dwa podwórza. Tu nowa boleść czekała matkę Jezusa i jej towarzyszki. Musiały przechodzić obok podwyższonego placu, na którym przy świetle pochodni obrabiano pod lekkim namiotem krzyż dla Chrystusa. Wrogowie Jezusa kazali przygotować krzyż dla Niego, zaraz po zdradzie Judasza, by w razie pojmania Jezusa Piłat nie mógł się niczym wymówić. Od wydania wyroku. Umyślili bowiem zaraz raniutko zawieść mu pana do osądzenia, nie spodziewając się, że to tak długo się przeciągnie. Krzyże dla obu otrów mieli już Rzymianie gotowe, a dla Jezusa przygotowywano teraz krzyż z pośpiechem, i na to musiała patrzeć najświętsza panna. Każde uderzenie siekiery raniło jej macierzyńskie serce. Mieczem boleści przenikały ją przekleństwa i szyderstwa robotników, złych, że muszą z powodu Jezusa pracować w nocy. Mimo to modliła się Maryja za tych zaślepionych, którzy wśród przekleństw przygotowywali narzędzie śmierci męczeńskiej, jej syna. Będące zarazem narzędziem ich odkupienia. Obeszły dom w koło, weszły niewiasty z Janem na zewnętrzne podwórze i stanęły w kątku pod bramą drugiego dziedzińca. Najświętsza panna, duszą będąca przy Jezusie, pragnęła i ciałem być bliżej Niego, a wiedziała, że On tam siedzi w więzieniu pod domem. I że tylko ta brama oddziela ją od niego. Myślała, że może za pośrednictwem Jana otworzą im bramę i puszczą do środka. Wtem otwiera się brama, a z niej wypada przed innymi Piotr z zakrytą głową, płacząc drzewnie i zasłaniając twarz rękoma. Przy świetle księżyca i pochodni, Poznał zaraz Jana i najświętszą pannę. Dopiero oto syn jej swym spojrzeniem wzbudził w nim wyrzuty sumienia, a teraz znów ona stawała przed nim, przypominając mu tym całą jego winę. Ach, jakże boleśnie przenikały duszę biednego Piotra słowa Maryi. Szymonie, jak stoi sprawa z Jezusem, synem moim? Czując swą winę, nie mógł znieść jej wzroku, nie mógł słowa przemówić, tylko odwrócił się, łamiąc ręce. Lecz Maryja, najdobrotliwsza, podeszła sama ku niemu i zapytała jeszcze raz boleściwie: Szymonie, synu Kefasa, nic mi nie odpowiadasz? A Piotr poczuciu własnej nędzy. Widział się niegodnym być w pobliżu Matki Jezusa i rozmawiać z nią, więc głosem drżącym z bólu i rozpaczy zawołał O Matko, nie mów nawet do mnie. Syn Twój cierpi nadludzkie męki. Nie mów do mnie, bo mnie godzien tego. Oni skazali syna Twego na śmierć, a ja trzykroć podle zaparłem się go. Jan jeszcze zbliżył się do niego i chciał z nim pomówić, ale Piotr, odchodząc od siebie ze smutku, wybiegł z dziedzińca i pobiegł za miasto do owej groty na górze oliwnej, w której były na kamieniu odciski rąk modlącego się Jezusa. Tu zaczął gorzko opłakiwać grzech swój. W tej samej grocie pokutował pierwszy nasz rodzic. Adam, gdy po raz pierwszy zstąpił z raju na ziemię obciążoną przekleństwem. Najświętsza Panna, równie z Jezusem, odczuła boleśnie to nowe Jego cierpienie, że zaparł Go się ten sam uczeń, który najpierw uznał Go Synem Boga Żywego. Usłyszawszy słowa Piotra, osunęła się przy filarze bramy na kamienie, na którym zaraz odcisnęły się ślady jej ręki czy też nogi. Kamień ten istnieje w tym stanie dotychczas. Widziałam go nawet, ale gdzie, nie przypominam już sobie. Wnet podniosła się Najświętsza Panna, ujrzawszy, że bramy pozostawiono otwarte. Nie spodziewając się już zbytniego natłoku po zamknięciu Jezusa w więzieniu. Na jej żądanie, podprowadził Jan Matkę Bożą i niewiasty, aż pod więzienie Jezusa. Wiedziała Maryja, że Jezus tam jest i cierpi, i Jezus przeczuwał jej bliskość, ale najwierniejsza ta matka. Chciała także zmysłami ciała swego słyszeć bolesne westchnienia syna swego. Usłyszała je rzeczywiście, ale zarazem usłyszała naigrywania otaczających go się paczy. Nie mogły tu długo stać niewiasty bez zwrócenia na siebie uwagi. Magdalena nie była w stanie stłumić w sobie gwałtownej boleści. Najświętsza Panna nawet w najwyższej boleści umiała zachować w swej świętej postaci umiarkowanie i spokój biła z niej nadziemska powaga i godność ale mimo to ją niezawodnie poznano bo uszu jej dochodziły bolesne dla niej słowa Czy nie jest to matka galilejczyka jej syn musi pójść na krzyż ale zapewne nie przed Paschą, chyba że to już jest jaki ostatni złoczyńca. Wewnętrzną wskazówką kierowana zwróciła się teraz Maryja do atrium, a za nią jej otoczenie. Podeszła do ogniska, przy którym kręciło się jeszcze kilku z pospólstwa. Rozglądnąwszy się po wstrętnym budynku, Uprzytomniła sobie, co się tu działo niedawno. Tu wyznał Jezus, że jest Synem Bożym. Tu wołało nań plemię szatańskie, winien jest śmierci. Więc boleść owładnęła nią tak dalece, że podobną była raczej dokonającej niż dożywej. Wnet jednak opamiętała się trochę, i dała się prowadzić z powrotem do domu. Pospólstwo nikło i rozstępowało się, jakby olśnione jej widokiem. Zdawało się, że to duch czysty, nieskalany przechodzi przez czeluście piekielne. Wracano tą samą drogą, więc znowu musiała Maryja. Przechodzić koło tego smutnego dla niej miejsca, gdzie przygotowywano krzyż dla Jezusa. Jak sędziowie z osądzeniem Jezusa, tak robotnicy nie mogli sobie dać rady ze sporządzeniem krzyża. Coraz to musieli znosić nowy materiał, bo ten lub ów kawałek popsuł im się lub złamał, aż wreszcie. Złożyli go z różnorakich kawałków drzewa, jakim miał być ze zarządzenia Bożego. Miałam co do tego różne widzenia, uważałam nawet, jakoby aniołowie przeszkadzali w robocie, dopóki nie wykończono krzyża, według woli Bożej. Ponieważ jednak nie przypominam sobie tego dokładnie, więc ograniczam się na tym, co już wspomniałam.